Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i Czemam Wiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Jak widzicie, znajdujemy się w Warszawie. Dużo wieżowców, Pałac Kultury i Nauki i powoli widzimy kolejne elementy nowego centrum Warszawy, czyli oczywiście Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które już powstaje. Obok będzie jeszcze teatr, niedaleko się będzie znajdować, niedaleko właśnie Placu Centralnego, który też jeszcze nie jest realizowany. Będzie się to działo po zakończeniu prac przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli jeszcze trochę poczekamy. Oczywiście wszystko będzie pewnie gotowe przed wyborami, no bo tak zazwyczaj tak z tymi wszystkimi inwestycjami jest. Ale tutaj mamy kolejną też inwestycję z nowego centrum Warszawy, już zakończoną zresztą, czyli Rondo Romana Dmowskiego. Tak zwane rondo centrum, obok patelni, czy obok rotundy. Dużo nazw takich potocznych faktycznie jest, jednakże oficjalnie, tak jak właśnie teraz powiedziałem, jest rondo Romana Dmowskiego, jak i również przystanek autobusowy, tramwajowy, czy metra centrum. Także, żeby to wszystko ładnie tutaj poukładać. Jak widzicie, trochę się to zmieniło na przestrzeni czasu. Mamy teraz tutaj naprawdę dosyć dużo zieleni. I to całkiem ładnie, bym powiedział, współgra z całą tutaj całością, jeżeli chodzi o przebudowy kolejnych części, które są planowane i jeszcze nierealizowane, jak na przykład nowa ścieżka wzdłuż całej Marszałkowskiej. No, wzdłuż całej Marszałkowskiej, no to na pewno mamy odcinek taki na przykład tam przy Puławskiej do Placu Unii Lubelskiej, który nie jest jakkolwiek rozpoczęty i jakkolwiek większe tam prace projektowe jeszcze nie idą, ale prace projektowe już idą przy odcinku bezpośrednio przy parku Ogród Saski, może tak to w ten sposób powiem. No ale dobrze, idziemy dalej. Pokażę Wam po całości mniej więcej, jak to się zmieniło, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda aktualnie. Jeszcze będzie jeden film z podsumowaniem całej budowy, gdzie zobaczymy miesiąc po miesiącu, prawie, no tam co dwa miesiące mniej więcej, jak wyglądała budowa na przestrzeni czasu, żebyście mogli to zobaczyć mniej więcej, jak to się zmieniało z biegiem właśnie czasu. No dobrze, mamy tutaj ulicę Widok i tutaj właśnie się zaczyna ścieżka dowodowa, zupełnie nowa. Zresztą ulica Widok też przeszła metamorfozę, ponieważ drugi jej koniec jest przy Placu Pięciorogów i też ma ładny wyjazd dowodowy. Tutaj nowe przejście dla pieszych z przejazdem dowodowym. Trochę ten przejazd dowodowy jest z złej strony, jeżeli chodzi o ciąg komunikacyjny do przystanków tramwajowych, ale niestety takim to wyszło. Dalej mamy ścieżkę dowodową, zupełnie nową. Chociaż z tym zupełnie nowa, to też tak może być. Tutaj kiedyś była już ścieżka dowodowa, tylko taka nieoficjalna, po prostu był czerwony chodnik i kto wiedział, ten wiedział i jeździł tędy. Teraz to się zmieniło, jest tutaj oczywiście o wiele lepiej, jest asfaltowa ścieżka dowodowa dookoła patelni, żeby nie mieszać się z głównym ruchem pieszym, jak i również jest dookoła głównego dojścia z patelni, pomiędzy metro centrum a Warszawa Śródmieście, z tym przystankiem kolejowym i tutaj właśnie to udało mi się zrobić, żeby faktycznie nie wchodziły w siebie te dwa ciągi komunikacyjne, czyli droga dla rowerów i komunikacja pomiędzy metrem a koleją i całkiem im to dobrze wyszło. Oczywiście są tutaj naprawdę duże przejścia dla pieszych przez ścieżkę rowerową. Ja tutaj się śmieję, że to jest pierwsze miejsce w Warszawie, gdzie powinna być sygnalizacja świetna pomiędzy właśnie pieszymi a rowerzystami. Oczywiście pewnie nikt by z niej nie faktycznie nie korzystał i nikt jej by nie przestrzegał, ale jakby był tutaj większy w przyszłości natężenie ruchu, to na pewno by to się przydało. Aktualnie nie jest źle i bym powiedział, że nawet rowerzyści zazwyczaj całkiem nieźle przejeżdżają, bo pieści są tak zdziwieni czymś takim, że tutaj powstało, że się zawsze rozglądają. Co jest akurat, bym powiedział, dosyć nietypowe w centrum Warszawy i ogólnie w Warszawach. Ale dobrze, zerknijmy sobie tutaj kolejne. Tutaj przy Połczyńskiej mamy wjazd bezpośrednio, jak widzicie, rowerowy. Tu jest na minus wjazd rowerowy, jak widzicie, w tą ulicę. No ta ulica jest z kostki brukowej. Więc jak tutaj się podskakuje, no to tak, to pod tych kamieniach się trochę faktycznie podskakuje i no nie jest to najwygodniejsza droga, ale na szczęście nie jest długi odcinek, więc można się przemęczyć i później dojechać do Marszałkowskiej, bo tam jest bezpośrednio też skręt, żeby można było na spokojnie przejechać dalej. Teraz przelećmy się wzdłuż całych Alei Zolińskich, abyście mogli mniej więcej zaobserwować, jak to wygląda tutaj na tym ciągu. Oczywiście przystanki w teorii się wydłużyły, w praktyce nie, ponieważ przystanki tramwajowe teorii miały się wydłużyć, w praktyce są wydłużone, ale bez miejsca dla tramwajów, żeby mogły się zatrzymać, bo są tam barierki, żeby nie można było wsiadać do tramwajów. To chyba według mnie kuriozalna tutaj koncepcja. Mogli po prostu przedłużyć te przystanki tramwajowe w ramach jakiejś awarii, po prostu byłyby lepsze wysiadki z tramwajów, a nie na płot.
No ale wyszło jak wyszło. Oczywiście cały plac na środku ronda jest zazieleniony, tam przynajmniej gdzie mogli to zrobić, gdzie nie ma wyjść ewakuacyjnych, na przykład z tunelu średnicowego, jak i również zatoczki po drugiej stronie od przystanków tramwajowych. W większości miejsc całkiem ładnie udało mi się wyzielenić. Ścieżki rowerowe. Po tej stronie nie mamy ścieżek rowerowych, ale od tej strony są też bus pasy i też pozostałe. Mniej więcej układ drogowy jest taki sam jak wcześniej, trochę może minimalnie jest mniej miejsc parkingowych i przystanki autobusowe tutaj się zmieniły, bo możecie zobaczyć, że są dwa przystanki właśnie w kierunku Pragi. Jeden jest dla autobusów miejskich, czyli ZTM-u, WTP i tak dalej, a drugi jest dla pozostałych przewoźników, trochę dalej odsunięty, oczywiście wiadomo, klasyfikacja, ale i tak miło, że zrobili dla nich specjalnie przystanek, żeby mogli się mimo wszystko też zatrzymywać. Tutaj przy tym przystanku po prostu jest bardzo długi przystanek, więc w teorii aż trzy autobusy mogłyby tutaj się zmieścić. No i oczywiście kolejne przejście dla pieszych z tym przejazdem, które przed chwilą widzieliśmy. Dobrze, przelećmy sobie nad ponownie ulicę Marszałkowską, gdzie jeszcze jest jeden przejazd, o którym koniecznie muszę powiedzieć. Oczywiście jest to przejazd na wysokości ulicy, znaczy to właściwie jest przedłużenie dla rowerzystów ulicy Nowogrodzkiej. Bardzo dobrze, bo ulica Nowogrodzka dzięki temu stała się takim istnym pasem rowerowym, dzięki któremu można naprawdę w całkiem niezły sposób przejechać właśnie bezpośrednio od sławnego miejsca na Nowogrodzkiej przy placu Zawiszy. Tam jest bardzo ładny wjazd rowerowy, trochę trzeba się nakręcić, ale jest dobrze to zrobione. Następnie możemy właśnie przejechać sobie przez Jana Pawła, bo tam został zrobiony już w poprzednim roku lub dwa lata temu przejazd rowerowy dla właśnie rowerzystów, jak i również tam przejście dla pieszych na wysokości Nowogrodzkiej. No i teraz tu jest kolejny przejazd na Nowogrodzkiej właśnie dla rowerzystów przez Marszałkowską. Jest jeszcze jeden brakujący element, żeby dojechać do Nowego Światu, czyli przejazd przez uliczkę krótszą, ale nad tym prace już właśnie trwają, ponieważ w najbliższym czasie będzie i przebudowa tejże ulicy. Z tego co kojarzę, teraz tam trwają prace projektowe, a możliwe, że pod koniec roku już będą jakieś prace większe tam się działy, jeżeli chodzi o faktycznie prace budowlane. Tu mamy oczywiście właśnie ten przejazd, o którym mówiłem, czyli przez Nowogrodzką. Jest jedna rzecz, która jest trochę dziwnie zrobiona, czyli że jedziemy właśnie w kierunku, byśmy chcieli pojechać Mokotowa. Z Nowogrodzkiej jadąc od Nowego Światu, to jest bardzo dziwny przejazd dla rowerów, ponieważ zwróć uwagę, że tutaj ta ścieżka rowerowa w teorii jest w dwóch kierunkach, ale w praktyce już wyjazd sam w kierunku Marszałkowskiej jest jednokierunkowy. Dalej widzimy jakiś jest dziwny wjazd z Marszałkowskiej w ścieżkę rowerową. I to właśnie tym wjazdem trzeba skręcić, aby w pełni legalnie wjechać. Jest to pokręcone jak nie wiem, ale niestety takim to wyszło. Domyślam się, że prawie nikt się z rowerzystów nie zorientuje, jeżeli nie przeanalizuje tego skrzyżowania, jak ma z tego skorzystać. Ale może się mylę. Może to jest dosyć dobrze zrobione i wszyscy wiedzą, jak się tutaj pojechać. Jeśli tak jest, to napiszcie mi w komentarzach, chętnie poznam, co wy o tym sądzicie. Ale dobrze, może trochę jeszcze powiem, mamy tutaj ciekawostek. Powstały cztery przejścia dla pieszych, trzy przejazdy rowerowe. Przystanki, wszystkie tramwajowe zostały wydłużone do przejść dla pieszych, dzięki czemu jest możliwość wejścia na przystanki tramwajowe dla osób niepełnosprawnych, nie korzystając bezpośrednio z wind. Oczywiście przejścia dla pieszych są na końcu całych przystanków tramwajowych, co według mnie jest na plus, bo dzięki temu jest to drugie alternatywne, dosyć dobre wejście na przystanki, jak i również nie kosztowało to jakoś bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że niedługo całość to będzie rozkopane. O rozkopaniu też za chwilę powiem, natomiast co jest ważne, to jest to, iż tutaj jest trochę dużo zieleni. Konkretnie 58 nowych drzew, 22 dęby, 20 platów i 16 lip, 6 tysięcy metrów kwadratowych nowej zieleni, wiele gatunków krzew i bylin, rozchodnik, no i oczywiście połączenie dla rowerów i 54 nowe stojaki rowerowe. Tak to mniej więcej wygląda. Na pewno część z was się spyta, no ale dobrze, a Wizonosz przebudowali. Wygląda ładnie, jest dostępny bardziej dla rowerzystów, tylko czy to było warto? Bo biorąc pod uwagę, że niedługo kolejarze rozkopią całkowicie to rondo i wszystko, co teraz tutaj zostało zbudowane, no będzie, przejdzie, po prostu spadnie i tego nie będzie. Będzie wyburzone i będzie trzeba na nowo odtworzyć. Powiem wam, że warto, ponieważ jak dla mnie, jako rowerzysty, to miejsce było czarną mapą na mapie Warszawy i przez jeszcze kolejne dwa lata nie chciałbym się męczyć, jeżdżąc tutaj naprawdę różnymi drogami na okrągło,
kiedy teraz mogę właśnie przejechać czy Nowogrodzką, czy na widok wjechać w bezpośredni sposób, no i oczywiście przejechać Jedzyńskie. To jest według mnie ogromna zaleta i ja naprawdę korzystam z tej zmiany, nawet przez te dwa lata według mnie było warto. Ale co wy o tym sądzicie? Na pewno będzie dużo komentarzy politycznych, ale z tym nic nie zrobię, oczywiście was nie zachęcam do tych komentarzy. Ale mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dla osób, które nie są w temacie, zmieniło się logo kanału. Taka ciekawostka. Cześć!